Witam Was. Jestem Hania. Zapraszam Was na nową recenzję książki pod tytułem Przypadki księdza Grossera autorstwa Jana Grzegorczyka. Najpierw parę słów o autorze. Jan Grzegorczyk urodził się w 1959 roku w Poznaniu. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Był redaktorem czasopisma W drodze, chrześcijańskie czasopismo. Jest dziennikarzem, pisarzem, scenarzystą filmów dokumentalnych, twórcą niektórych słuchowisk radiowych. Jan Grzegorczyk. Jest publicysta. Znany z takich książek Nawigacja. Jak Puszczyk, Haszcze, pięciu tomów książek o przypadkach księdza Grossera i opowiadań na przykład Niebo dla akrobatów. Raczej pisze książki obyczajowe, romansowe niż kryminalne i jakieś takie akcji. To wszystko, jeżeli chodzi o autora. A teraz pozwolą Państwo, że pokażę okładkę książki. Pasek 21. Pasek narzędzi. Pokaż zakładki. Jan Grzegorczyk 44 miliardy 617 milionów 800 tysięcy 192 KS. JPG. Grosserze. Obrazek. To jest pisarz. Pisze książki na podstawie tego, co przeżywa. Pokazuje, co jest złe w kościele, a co dobre, jak należy postępować. W książce pokazane jest prywatne życie księdza, że ksiądz to człowiek normalny. Jest nikim więcej, ma prawo do słabości, do jakichś rozterek, trosk. I pokazane jest również życie kościoła za kulisami. Ukazuje także się w tej książce relacje, jakie księża prowadzą z swoimi biernymi i z otoczeniem, z ludźmi. I to wszystko, jeżeli mogę powiedzieć o książce. Dodatkowo powiem, że książka dzieje się w roku 2001 i 2002 na tle wydarzeń łącznej Sentrej, sporu o Radio Maryja i awantury z biskupem Piekeste, jeżeli dobrze mówię. I to wszystko, jeżeli chodzi o fabułę. Teraz przechodząc już 44 miliardy 617 milionów 800 tysięcy 192 KS. Tylko tyle, JPG. Że, obrazek. Rower. Miałam niedosyć tych myśli, jakie pisze autor w imieniu bohatera swojego, tego księdza. Natomiast ciekawe było poprowadzenie tej fabuły, spokojna relacja, jaką prowadzi ksiądz z swoimi wiernymi. Szczególnie podobała mi się relacja księdza z Moniką Żurek z trzeciej liceum, która wchodzi w kontakt z nim, dlatego że, no właśnie, tego już nie będę mówić, ale bardzo podobały mi się rozmowy, jakie prowadził z nią, z innymi młodymi ludźmi. W książce było pokazane to, że on normalnie ma hobby, że się normalnie zajmuje czytaniem gazet, chodzi na grzyby. Ma problemy, ponieważ pisze te książki i załazi za skórę niektórym z świata kościoła chrześcijańskiego. No, myślę tutaj kurię, biskupstwo. Nie podobają im się te słowa, ale to jest, myślę, ciekawe w tej książce, że książka okazuje księdza jako kogoś normalnego, że, bo my mamy często takie przekonanie, że 44 miliardy 617 milionów 800 tysięcy 192 KS. Ksiądz jest normalnym człowiekiem. JPG. Obrazek. Jest rower. Powołany duchowo, ale jakby z własnej woli, nikim więcej. Jest takim, można powiedzieć,
pomocnikiem Pana Boga, on jest dobrym księdzem. Bardzo ciekawe postacie, chociaż momentami stereotypowe, książka krótka, łatwa, lekka. Trochę skłania do refleksji, ale nie jest to takie pociśnięcie, że mocno. Nie. I to jest bardzo fajne w tej książce. Książkę oceniam 6 na 10. Przeczytałem w styczniu 2021 roku. I to wszystko, co na dzisiaj. Piszcie, czy Wam się podobało. Znacie może tego autora? Czytaliście już jego książki? Udostępnijcie ten filmik znajomym i dajcie lajka, jeżeli Wam się podobało. Cześć, cześć! Koniec nagrywania.